Witamy w salonie kocieckim. Ja nazywam się Beata Krajnik. Moim i Państwa gościem dzisiaj Monika Michna. Witam. Monika, miłośniczka grzybów, miłośniczka lasów, opowie nam dzisiaj, w jaki sposób zbierać grzyby, jak ich nie pomylić i co zrobić, jak pomylimy. Zapraszamy do oglądania. Sezon grzybowy obecnie zamarł. Mamy październik, teoretycznie super czas na zbieranie grzybów, ale zrobiło się zimno, bardzo deszczowo, bardzo wietrznie. Kiedy będą grzyby? Kiedy będzie dobra pogoda? Dobra pogoda, czyli kilka dni ciepła i wilgotności wystarczy, żeby te grzyby zaczęły rosnąć. To powiedzonko, że rosnąć jak grzyby po deszczu wcale nie jest nietrafione, bo faktycznie grzybom 3 dni wystarczy, żeby się pojawić. Także no tego nie wiemy. Jak tylko pogoda, to i grzyby są. Ale sezon na grzyby, no tacy wytrawni grzybiarze mają przez cały rok, bo są grzybiarze, którzy nawet w Starogardzie znam takich, którzy zimą zbierają grzyby, jakieś tam odpowiednie gatunki. No ale te najbardziej popularne to faktycznie we wrześniu był wysyp, teraz stoi, czekamy. Czekamy, jeszcze będą. No mam nadzieję, może tak być, że już nie będzie grzybów w tym roku. Mhm. A jeszcze chciałam zapytać o te grzyby z lutego, z zimy. To jak to, w śniegu się je szuka, czy...? Na drzewach bardzo często rosną, na pniach, drzewa. Ale też w śniegu, to zależy od gatunków. Ja nie jestem zbieraczem zimowych grzybów, także tu niewiele mogę opowiedzieć, ale są zbierane. Więc jak już mówimy o zbieraniu grzybów, więc jak fizycznie, jak je zbierać? Jak najlepiej tego grzyba oderwać od ziemi, żeby nie psuć ekosystemu? No, zacznijmy od tego, jak się w ogóle do tego przygotować, bo warto zadbać tak podstawowo o siebie, czyli ja już bym nawet o kleszczach wspomniała, tak? No, jakieś buty długie, odzież, jakieś zabezpieczenie przed, ale co ważne, to koszyk wiklinowy. Bardzo dużo ludzi zbiera grzyby do reklamówek. Często nie myślą o tym, czy uda im się je oprawić w ten sam dzień. One czasami się zaparzają na drugi dzień. To już jest niebezpieczne, więc przewiewne koszyczki najlepsze, nóż ze sobą. No i co najważniejsze, jak już tego grzybka znajdziemy, odsuwamy trochę ściółkę i wykręcamy grzyb z tego podłoża. To jest ważne, niektórzy wycinają grzyb, ale grzyb to jest owocnik, tak jak jabłuszko na jabłoni. Trzeba go całego zerwać, żeby ta pozostałość nie została tam i nie spleśniała cała grzybnia. Grzyb potrafi mieć 3 kilometry włosków takich pod ziemią i to jest grzyb przede wszystkim, a to co my zrywamy to tylko owoc, więc ważne, żeby ta nóżka tam nie została. Bardzo dużo ludzi cały czas je odcina, to jest nieprawidłowo, trzeba grzybek wykręcić, wtedy dopiero odciąć sobie to i można to zostawić, tą odciętą nóżkę czy tam końcóweczkę w ściółce, a grzybka zabrać ze sobą. I to jest ważne. Druga taka rzecz ważna, jeśli już umiemy grzyba dobrze rozpoznać i to jest grzyb jadalny, prawidłowy, jesteśmy w 100% o tym przekonani, no to zabieramy młode owocniki. Dużo osób no, jest tak spragnionych zbierania tych grzybów. Ja sobie czasami zaglądam w koszyczki, wiaderka innych grzybiarzy. No zbierają naprawdę wszystko, tak? A no, grzyby robaczywe, no nie ukrywajmy, no już nie są jakieś tam super. Grzyby stare, te owocniki stare takie, no powinniśmy raczej już zostawiać w lesie. Stare, czyli duże, przerośnięte. Tak, takie nawet namoczone, już te podgrzybki często, nie? One takie się sine szybciutko robią pod tymi rurkami, gąbką potocznie nazywaną. Także one są już takie, jak są przejrzałe, za duże, zbyt miękkie, to ja na pewno już tego nie zbieram, zostawiam w lesie dla innych zwierząt, bo to już jest po prostu mniej wartościowe, więc zdrowy będzie grzyb, dobry będzie grzyb taki zdrowy, twardy, świeży, nieprzejrzały. To.
Cóż jeszcze takiego? No te grzyby dobrze warto sprawić szybko, tak? W dzień zbierania one powinny być poddane obróbce, nie odstawione gdzieś tam na 2 dni i dopiero potem czyszczone czy tam zjadane. No i ważne jest to, żeby tego grzyba nie pomylić. To jest tutaj też temat do zgłębienia. Więc jak go nie pomylić? Jak się zabezpieczyć, żeby... No trzeba grzyby znać przede wszystkim. To jest bardzo ważne. Bo jak się zna, to naprawdę nie idzie pomylić, nawet tych podobnych, tak? Mamy takie tablice różne, gdzie pokazane jest, nie wiem, często nasza kureczka pospolita z taką lisówką pomarańczową. To są takie grzybki dużo bardziej pomarańczowe od kurki z cieniuteńkimi nóżkami. Tamta jest trująca, ta jest jadalna. Ale jak ktoś zna kurkę, to nie pomyli. No, to są dwa różne grzyby, choć podobne. Także to na pewno, jeśli nie znamy, no to tak bezpiecznie jest zbierać grzyby tylko z rurką, czyli tak zwaną tą gąbką. Tam nie ma po prostu tych jadowitych i silnie trujących grzybów wśród tej grupy. Są goryczaki, które są co najwyżej tylko gorzkie i mogą nam popsuć cały garnek grzyba tą goryczą, ale nie zatrujemy się tym tak bardzo. Więc chciałam znać. Tak, chciałam zapytać tą metodę odcinania i przytykania języka do grzyba. Czy to ma sens? No to mit, to jest mit. To jest Słyszałam nawet o wkładaniu łyżeczki do gotowania, tak, która zczernieje lub nie. Nie, to są mity, bo na przykład grzyb sromotnikowy muchomor absolutnie nie szczypie w język, a to jest najbardziej trujący grzyb. Nawet go spotykam w ostatnich latach tu w rejonie Kociewia. 15 lat temu go nie pamiętam, żeby tutaj był do zerwania, a teraz bywa, więc muchomor sromotnikowy to grzyb, którym możemy się zatruć. A tam czasami naprawdę wrażliwemu organizmowi wystarczy polizanie, żeby też się zatruć, więc tego nie stosujmy. Czyli grzyby nie wszyscy powinni jeść grzyby, tak? Nie. Grzybów nie powinny jeść. One owszem mają dużo wartości, ale mają też chityny. Ona jest bardzo ciężko, trudno strawialna dla takich wrażliwych żołądków, czyli grzyby powinny być jadane od 7 roku życia. Czyli jeśli dla dzieci, to owszem te bardziej lekko strawne, czyli tam może, nie wiem, tą pieczareczkę na pizzy jak najbardziej, ale talerzyk grzyb wieczorem na kolację dla dzieci odpada, dla wrażliwych żołądków odpada i ludzie starsi też powinni unikać albo po prostu nie zjadać w zbyt dużych ilościach tych grzybów. Chciałam jeszcze do tego sromotnikowego muchomora wrócić, bo z jakim grzybem możemy go pomylić? Jakiego grzyba naszego takiego jadalnego przypomina ten muchomor? Mi żadnego. Mylony jest w Polsce często z czubajką kanią. Czyli takim pospolitym grzybem zbieranym u nas. To jest grzyb blaszkowy. No niestety nie mamy dla Państwa, żeby pokazać, bo nie nic było. Nie udało się zbierać. Skończyło się. Także z czubajką. No to, co bardzo odróżnia muchomory od grzybów jadalnych, to jest taka pochwa od spodu. I to jest też ważne, żeby tego grzyba wykręcać, bo wtedy go widzimy w całości. Wszystkie muchomory mają dodatkową pochwę, po prostu, w którą jest trzon grzyba wrośnięty. Czubajka tego nie ma. I jeśli wyrywamy grzyb, to już możemy rozpoznać. Czubajka też ma pierścień luźno osadzony na trzonie, a muchomory mają taki pierścień bardziej fałd, który jest przyrośnięty do trzonu. No to są takie rzeczy, po których możemy odróżnić. I najczęściej w Polsce ten grzyb jest chyba z kanią właśnie mylony. Kanię ja znam jako przygotowywaną w jajku, bułce tartej i na patelnie. Najlepsza. Jak jeszcze możemy przyrządzać grzyby? Jakie mają znaczenie w naszych polskich i kociewskich przede wszystkim kulinariach? Bigosik. Bigosik. Suszone grzybki. Faktycznie takie kotleciki. Choć czubajka, kania jest świetna jako grzyb suszony, zmielony i jako proszek potem dodawany na przykład do bulionów. A to rzadka jego obróbka, nie widuję często tego.
No grzyby w ogóle tak dzisiaj dużo ludzi przechodzi z mięsa na rośliny i grzyb w łaski się tutaj wkupuje coraz bardziej. Kaszotta świetne z grzybami możemy podawać. Sos kurkowy bardzo popularny, czy gąskowy jak ktoś zbiera. No grzyby możemy bardzo różnie naprawdę podawać do wszelkiego rodzaju takich potraw jednogarnkowych, warzywnych, boczniak marynowany albo pieczony, no naprawdę można, śledzie, boczniak a la śledzie jest robiony, przyrządzany często przez wegetarian w takich zalewach, no i pierogi oczywiście z grzybkami, z kapustą, no na różne sposoby grzybki można zjadać. Z patelni tylko z solą, rydze na masełku, chyba nie można inaczej podać rydza lepiej niż taki smażony, bez panierek, bez niczego na kanapkę. Ależ tutaj nam nie? dałaś, aż czuć, no pachnie, bo jeszcze mamy te grzyby tutaj na stole, ale faktycznie można się rozmarzyć. Pachnie, muszą Państwo nam uwierzyć na słowo, że te grzyby naprawdę tu... aromat rozsiewają wokół. Moniko, dziękuję Ci bardzo. Proszę. Za te wszystkie ciekawostki na temat grzybów. Troszeczkę tak tutaj rozwiałaś te mity. No muszę się przyznać, że troszkę mnie doedukowałaś, bo mimo, że zawsze z rodzicami na jesień zbierałam grzyby, to jednak parę rzeczy tutaj mnie... No. Znaczy, może jeszcze dodamy taką ważną rzecz związaną ze zdrowiem. Gdyby się Państwu zdarzyło zatruć grzybem lub podejrzewać zatrucie grzybami, to no tutaj bardzo szybko należy się zgłosić do lekarza, nawet wręcz na SOR. Dobrze jest ze sobą nawet wziąć wymiociny, tak? Jeśli nam się zdarzy wymiotować po grzybie, bo jeśli bardzo szybko toksykolodzy są w stanie dojść, jaki konkretny grzyb zatruł, to też dużo łatwiej o leczenie, tak? Ale dobrze wtedy pamiętać, co się zbierało, gdzie może jakieś skrawki czyszczenia tych grzybów zostały, to w takich sytuacjach warto tego grzyba mieć. No jak się nie ma, no to przede wszystkim bardzo szybko trzeba o pomoc medyczną, jeśli się podejrzewa zatrucie grzybami, bo ta wątroba przy muchomorze sromotnikowym potrafi się bardzo szybko wręcz rozpuszczać i no, także tak. Albo no, można też niestrawności nabyć takiej zwyczajnej, bo po prostu grzyba jest tak dużo w tym posiłku, że sobie żołądek z trawieniem nie poradził, no to wtedy, postępujemy jak przy niestrawnościach. Dobrze. Proszę Państwa, no trzeba uważać na te grzyby, trzeba dbać o swoje zdrowie, ale także trzeba dbać o naszą tutaj leśną całą otoczkę, czyli odkręcamy grzyba, nie odkrajamy go. To jest coś, co muszę sama zapamiętać. Dziękuję Ci, Moja, za ten tip. Będę wiedzieć już następnym razem. Dziękujemy Państwu bardzo za oglądanie, za to, że byliście z nami. Zachęcam Państwa do napisania komentarza, gdzie Wy zbieracie grzyby. Może uda nam się, może stworzyć taką bazę kociewskich fajnych miejsc na zbieranie grzybów. My w takim razie czekamy, aż przyjdzie ocieplenie, aż przyjdzie słoneczko i te grzyby do nas powrócą. Dziękujemy bardzo za oglądanie. Dziękuję Ci, Monika, za bardzo pozytywną rozmowę o grzybach i do zobaczenia. Kociewie 24 EU. Zaplanuj z nami swoje wakacje.